jest traktowany również przez niezawisłe sądy jako takie dziecko specjalnej troski. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. I tu pan Metomas, będę się trochę tutaj zastanawiał, bo mi drukarka, widocznie toneru już brakuje, drukarka mi tu niewyraźnie wydrukowała, ale pyta. Witam serdecznie, pan Metomas tutaj. Kilka, całą serię pytań mi zadaje. Co pan sądzi o Kubie Wojewódzkim? No co ja mogę sądzić o Kubie Wojewódzkim? Mogę powiedzieć taki, zacytować taki aforyzm, że głupiec zawsze znajdzie głupca, który go uwielbia. Także tyle sądzę o panu Kubie Wojewódzkim. Drugie pytanie. Czy według pana powinien wrócić zwyczaj pojedynkowania się? No, nie byłoby w tym nic złego, abstrahując już od sprzeczności takiego obyczaju, chociaż w swoim czasie pojedynki były nie tyle może akceptowane, co tolerowane również przez Kościół katolicki, a i kierownictwa państwowe, bo owszem, tam prawa i tak dalej, ale pojęcie honoru było trochę bardziej rozwinięte niż dzisiaj. Warto zwrócić uwagę na pewien plus dodatni zwyczaju pojedynkowania się. Otóż ludzie byli wtedy, kiedy przynajmniej tam w tych środowiskach, w których, bo tam rozróżniano wtedy, kto posiada zdolność honorową, a kto nie, na przykład sodomici, a nawet ludzie, którzy się z nimi notorycznie stykali, z żadnej zdolności honorowej nie posiadali, w związku z tym nikt z nimi nie musiał ani w ogóle to pojedynkować, bo to była obraza majestatu, ale pozostali ci, którzy mieli zdolność honorową, no to zachowywali się wobec siebie niezwykle uprzejmie. Niezwykle uprzejmie, bo nigdy nie było wiadomo, czym jakaś taka nawet mimowolna nieuprzejmość może się skończyć. Adam Grzyma-Siedlecki w swoich wspomnieniach pisze o tym, jak to w Krynicy przed wojną grupa kilku tam panów grało w karty, a dookoła ich stolika zgromadziła się grupa kibiców. No i jeden z tych kibiców zauważył, że jeden z tych grających oszukuje. Podszedł do niego i powiedział: "Wutryszemy się." A tamten odłożył karty, wstał i powiedział mu tak: "Nie wiem, w jakim celu informuje mnie pan o czymś, o czym przecież nie mogę nie wiedzieć." Po czym wyzwał go na pojedynek i go zabił. Także widzicie państwo, nawet zwrócenie uwagi szulerowi, że oszukuje, łączyło się z ryzykiem utraty życia. Więc myślę, że nic strasznego by się nie stało. No, złagodniałyby obyczaje parlamentarne, bo to tam się wyzywają i tak dalej. To takie chamskie jakieś już obyczaje tam panują, prostackie, więc tutaj należałoby wprowadzić nawet nie tyle prawo, co obowiązek pojedynkowania się. Jakby zamiast tam pakować te sprawy do Komisji Etyki Poselskiej, to od razu pojedynek sekundantów, tam doktora, żeby kulę wyjmował w razie czego. No i mielibyśmy przynajmniej podwyższoną temperaturę życia politycznego. A tak to w ogóle już nie wiadomo tam, co w tym Sejmie się... Znaczy, głupstwa się dzieją. Trzecie pytanie. Jakie ma pan zdanie na temat kabały? No takie samo jak na temat astrologii. To jest równie dobre, bo na czym polega kabała? No na tym, że się tam liczy literki w tym Starym Testamencie czy w Talmudzie, bo już nie jestem pewien. Potem się wyciąga pierwiastek kwadratowy z tego, potem odejmuje się od tego roczną produkcję parasoli, no i wychodzi no, otchłanne prawdy niesamowite. No mniej więcej tak jak w astrologii. Czwarte pytanie. Czy zarzuty wobec Kościoła katolickiego dotyczące wypraw krzyżowych, inkwizycji, palenia czarownic są wydumane czy słuszne? Czy jest coś takiego jak ciemna strona historii chrześcijaństwa?
No, te zarzuty są przesadne. Przesadne. No, Kościół rzeczywiście uczestniczył w organizowaniu wypraw krzyżowych, ale ocena wypraw krzyżowych nie jest taka jednoznacznie negatywna. Co więcej, kiedyś była jednoznacznie pozytywna. Teraz zapanowała taka moda, żeby do wydarzeń, które miały miejsce 1000 lat temu, przykładać współczesne kryteria, dzisiejsze kryteria. No to jest po prostu głupota. Oczywiście, że wszystko można w ten sposób w czambuł potępić, ale wtedy myślano inaczej. Wtedy ci krzyżowcy rzeczywiście tam dokonywali czynów takich waleczności, cudów waleczności, no i kierowali się pobudkami ideowymi. Nie można im odmówić pobudek ideowych. No to tamte wojny przynajmniej miały pozór pobudki ideowej, podczas gdy dzisiejsze to już widać, że chodzi o szmalec, o ropę, o takie różne rzeczy. Inkwizycja. No, inkwizycja. To tutaj wiele nieporozumień wystąpiło. Ja nie będę się tu wgłębiał w roztrząsanie szczegółów, ale chciałbym zwrócić uwagę na taką książkę Dzieje procesów Oczary. Dzieje procesów Oczary, co się wiąże tutaj z czarownicami. Otóż w tej książce, nie pamiętam już autora, opisany jest taki przypadek, kiedy to najsroższa inkwizycja była w Hiszpanii. Kiedy to do supremy hiszpańskiej inkwizycji dotarła informacja, że w jakiejś wsi w Pirenejach pojawiła się czarownica. No i to suprema potraktowała sprawę bardzo poważnie i wysłała tam ojca Salazara, żeby zbadał sprawę na miejscu. No i ojciec Salazar tam pojechał, zbadał sprawę, wrócił i przedstawił supremie sprawozdanie z tego, co tam, jakie wnioski wyciągał. Na podstawie sprawozdania ojca Salazara, suprema hiszpańskiej inkwizycji wydała orzeczenie, że oskarżenie kogokolwiek o czary jest dowodem herezji. A z heretykami inkwizycja nie żartowała. W związku z tym na obszarze całego imperium hiszpańskiego, nad którym wtedy nie zachodziło słońce, w ogóle nie było czarownic. Natomiast palenie czarownic na wielką skalę odbywało się w krajach protestanckich, a nie w krajach katolickich. No, podam przykład taki, że w jednym miasteczku tam zdziesiątkowano ludność, znaczy kobiety, bo to kobiety głównie były czarownicami, zdziesiątkowano ludność tego miasteczka i to w stosunkowo niedługim czasie. Doszło do tego, że nawet matka słynnego astronoma Keplera została uznana za czarownicę. No i groziła jej śmierć. I ten Kepler biedny, wykorzystując wszystkie swoje wpływy, bo był postacią znaną taką podówczas, uchronił tą swoją matkę przed śmiercią, ale to było w krajach protestanckich, a nie w katolickich. Także trzeba o tym pamiętać. Czy jest coś takiego jak ciemna strona historii chrześcijaństwa? No, wszystko ma swoją jasną i ciemną stronę, ale tych ciemnych stron nie ma tak dużo. Jeżeli pana takie rzeczy interesują, to polecałbym książkę Vittorio Messoriego Czarne karty Kościoła. To jest taka książka polemiczna z tymi takimi stereotypami bardzo rozpowszechnionymi dzisiaj i on tam się z nimi rozprawia, także to jest bardzo pouczające. Nawet jeżeli panu się ta książka nie będzie podobała, to warto się z nią zapoznać. Piąte pytanie. Czy Stary Testament i Nowy są ze sobą sprzeczne? Chrześcijaństwo to chyba również Stary Testament, a mam wrażenie, że Pan krytycznie się do niego odnosi. No jasne, że się krytycznie do niego odnoszę, zwłaszcza, że Stary Testament nie ma, znaczy nie jest chrześcijaństwem. Stawianie znaku równości między Starym Testamentem i Nowym moim zdaniem jest błędne, dlatego że chrześcijaństwo, na czym tutaj, jaki jest fundament?
fundament chrześcijaństwa i różni się w sposób istotny od Starego Testamentu. Otóż chrześcijaństwo uznaje, że Bóg występuje w trzech osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Natomiast Stary Testament absolutnie, to jest herezja według Starego Testamentu, więc jest istotna różnica. A poza tym, ja uważam, że Stary Testament to jest po prostu historia żydowska, takie sagi historyczne, podane w takim sosie religijnym. To nawet może być ciekawe, ale wystarczy przeczytać Księgę Estery, na przykład biblijną. To jest powieść sensacyjno-szpiegowska. I w dodatku morał z niej jest taki, że usprawiedliwia ludobójstwo, ba, na podstawie tego, co tam się stało, co jest opisane w Księdze Estery, Żydzi do dzisiaj obchodzą święto Purim, a to przyczyną tego święta jest to, że udało im się uzyskać zgodę króla babilońskiego na wymordowanie 70 kilku tysięcy zwolenników niejakiego Hamana, który rzeczywiście tam próbował ich w ten sposób załatwić, ale oni uprzedzili ten atak. No i do dzisiaj obchodzą na pamiątkę tego wszystkiego święto Purim. W Starym Testamencie na przykład są tam podane różne prawa, zresztą bardzo drobiazgowe. Między innymi nie pozwoli żyć czarownicy, jest tam taki zapis. No, w chrześcijaństwie tego nie ma. To znaczy w odmianie protestanckiej rzeczywiście to wystąpiło, ale jak tu podawałem ten przykład z inkwizycji hiszpańskiej, to były całkiem inne, w kościele katolickim całkiem inne nastawienie. Dziękuję i pozdrawiam. No dziękuję za pozdrowienia. Pan Paweł Chlokst. Szanowny panie Stanisławie, załączam małe ad vocem do pytania z poprzedniego cyklu na temat Daniela Passenta i pana. Coś tam Jakub. Profesor na dziennikarstwie wysoko ocenia pańskie zdolności analizy. Gdzie nam, studentom, do takich tytanów? Proszę wyzbyć się zbędnej skromności. Skoro jesteśmy w temacie, dziękuję za to, nie wiedziałem, że tak ocenia mnie wysoko profesorowie dziennikarstwa. Skoro jesteśmy w temacie słynnych dziennikarzy, jakie ma pan zdanie o świętej pamięci Marii Czubaszek? Charakteryzowało ją wielkie poczucie humoru, co państwa na pewno łączy. Czy znał pan nieboszczkę? Okoliczności jej śmierci wydają mi się bardzo podejrzane. No, podzielam pańską opinię o pani Marii Czubaszek, że miała wielkie poczucie humoru i potrafiła to przekazać w literaturze, w tym gatunku literackim, jaki uprawiała. Natomiast nie znałem jej osobiście. No wtedy to były za wysokie progi. Pani Czubaszek była znana już na początku lat 70., kiedy ja dopiero tam byłem takim młodym człowiekiem i dopiero stawiałem pierwsze kroki w zawodzie dziennikarskim. Nie pamiętam, jakie były okoliczności tej śmierci. Jeżeli pan uważa, że są podejrzane, to warto było te podejrzenia rozwiać. KN. Panie Stanisławie, jak pańskim zdaniem powinno działać ratownictwo medyczne? Jedni mają ubezpieczenie w firmie X, inni w firmie Y, jeszcze inni w ogóle. Człowiek ulega nagłemu wypadkowi na ulicy i nie... Skąd ma być wiadomo, która karetka ma przyjechać albo do którego szpitala takiego człowieka zawieźć? Czy takie systemy ratownictwa medycznego opartego o prywatny sektor działają dobrze gdzieś na świecie? W naszym nieszczęśliwym kraju prywatne karetki jeżdżą, z tego co wiem, w ramach państwowego ratownictwa medycznego na tej samej zasadzie, co prywatne firmy autobusowe obsługują linie na zlecenie prezydenta Warszawy. Jak to ma wyglądać pana zdaniem jako kolibra? Jeżeli ktoś jest ubezpieczony,
No to w umowie ubezpieczenia są podane warunki tego ubezpieczenia i firma, która zawiera umowę ubezpieczenia, powinna z ubezpieczonym postępować zgodnie z umową. No tyle mam do powiedzenia. Jeżeli władze publiczne, na przykład samorząd miejski czy nawet rząd, chcą tutaj zapewnić również tym obywatelom, którzy nie są ubezpieczeni w żadnej firmie, z żadną firmą nie zawarli umowy ubezpieczenia, no to może zlecić takiej firmie prowadzenie jakichś no, ratownictwa medycznego, tak jak pan to nazywa, a potem starać się uzyskać regres od tej osoby, która dzięki temu została uratowana, bo nie ma żadnego powodu, żeby inne osoby składały się na, to pod przymusem się składały na leczenie takiego jegomościa lekkomyślnego. Także tak jest moje zdanie. I pan Dejmonek 81 wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny serwus, panie Stanisławie, jest pan na liście, drugi na liście szatanów u Lecha Wałęsy, zaraz po profesorze Cęckiewiczu. Trzeci jest Kaczyński, a czwarty Rydzyk. Post umieszczony na Facebooku przez TW Bolka wskazuje, że należy pan do ścisłej elity proroków kłamstwa. Wałęsa twierdzi, że wolność słowa ma iść w parze z odpowiedzialnością za nie. Proszę o komentarz, co się dzieje z byłym prezydentem oraz co pan sądzi o swoim drugim miejscu na liście Zdrówka i, przepraszam, z Wrocławia. Dziękuję bardzo. No, bardzo mi pochlebia to drugie miejsce na liście szatanów. Zgadzam się z Kukuńkiem tutaj akurat, że wolność słowa powinna iść w parze z odpowiedzialnością za nie, no ale on sam jest żywym tego zaprzeczeniem, więc on się uchyla od odpowiedzialności, broni się rękami i nogami od odpowiedzialności za swoje wypowiedzi. Jest traktowany również przez niezawisłe sądy jako takie dziecko specjalnej troski, któremu lepiej się nie sprzeciwiać, bo to nigdy nie wiadomo, co on zrobi, czy tam sobie coś nie zrobi złego, albo czy nie wysadzi w powietrze, nie wiem, kawałka miasta. Więc na wszelki wypadek traktują te niezawisłe sądy Kukuńka pobłażliwie, być może również z innych powodów, ale już nie będę się w to wgłębiał, żeby nie narażać się na odpowiedzialność z powodu wolności słowa. Proszę Państwa, no jeszcze co sądzę, co się stało naszemu byłemu prezydentowi? No nic się nie stało. Panu prezydentowi w głowie koncepcje mnożą się jak króliki, w związku z tym ostatnio wpadł na taką koncepcję. Najwyraźniej profesor Cęckiewicz temu zalał sadła za skórę, nawet więcej niż ja. Ja tutaj no, nie bardzo tu się, chyba że się na mnie tam zgrzyta zębami z powodu tego kukuńka, ale no to nie jest takie obraźliwe, przecież to jest takie nawet powiedziałbym czułe przydomek, w związku z tym nie ma się o co obrażać. Co sądzę o swoim drugim miejscu? No jestem, pochlebia mi to drugie miejsce, dlatego że na tej liście szatanów umieścił mnie prezydent. Były, bo były, ale jednak prezydent. W związku z tym ta lista ma charakter dokumentu quasi państwowego. Proszę Państwa, i tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.